Witam Was w kolejnym odcinku. Ten odcinek będzie na temat pewnej rośliny egzotycznej, którą ja zdecydowałam się wyhodować, i to nie w celach spożywczych czy kulinarnych, ale po to, aby mieć własne ekologiczne gąbki do ciała. Jeżeli jesteście ciekawi, o jaką roślinę chodzi i chcecie uzyskać więcej informacji na ten temat, to koniecznie zostańcie ze mną do końca tego odcinka. Zapraszam! Roślina egzotyczna jest tutaj ze mną. E, mowa o gąbczaku walcowatym. Ja znam tą roślinę bardziej pod nazwą lufa. Jest to roślina dość nieznana, e, raczej niepopularna w Polsce, klasyfikowana u nas jako roślina egzotyczna. E, roślina ta e, jest dość trudna w uprawie. E, to jest moje drugie podejście do wyhodowania tej rośliny. Ja w zeszłym roku. E, również e, próbowałam ją wyhodować, ale ja wiedziałam, to znaczy wiedziałam, ja miałam ciche nadzieje, że się uda, ale ja bardzo późno wysiałam tą roślinę. A właśnie co jest trudnego w hodowli tego gąb, e, gąbczaka walcowatego, tej lufy, ja tutaj będę mówić lufa, bo jest prościej, jest krócej, tej lufy to dość długi okres wegetacji. I e, ja sprawdziłam, kiedy ja wysiałam w zeszłym roku e, tą lufę. To był 20, po 25 maja, zdecydowanie za późno. E, w tym roku ja tutaj mam informację z datą. Ja tą lufę wysiałam 21 marca i ona, dzisiaj mamy początek maja. Ona w tej chwili wygląda tak, ta lufa. I e, ja Wam opowiem krótko dlaczego. Jak, co i tak dalej. Jest to roślina egzotyczna, mało spotykana ze względu na jej trudność, raczej nieuprawiana. E, bardzo, bardzo lubi ciepło, e, bardzo e, lubi dobre, żyzne podłoże, lubi, kiedy wilgotność tego podłoża jest utrzymywana. U mnie ta lufa będzie w, w foliaku. E, I tak jak mówiłam w zeszłym roku, ja zdecydowanie za późno e, wysiałam e, tą lufę. I y, pokażę Wam coś za chwilkę. Ja tutaj mam nasiona, może ja sobie odłożę, bo za chwilę lufa skończy na podłodze. Ja Wam pokażę tutaj to nasionko lufy. Mhm. Uh -huh. Tutaj jest to nasionko, nie wiem czy to widać. Jeśli nie widać to ja Wam zaraz powiem. Ta otoczka tego nasiona jest bardzo twarda, jest bardzo gruba i właśnie to jest jeden z tych czynników, które decyduje o długiej wegetacji tej rośliny. I w zeszłym roku ja po prostu to nasionko włożyłam do podłoża, nie robiąc z nim nic. No i rzeczywiście zajęło to bardzo, bardzo dużo czasu. Ta lufa w zeszłym roku trafiła do tego foliaka, ale zdecydowanie to było za późno. Nic z moich eksperymentów nie wyszło, ale w tym roku wpadłam na pomysł, i ja tutaj Wam zaraz pokażę, bo mam chyba film, nawet nakręcony: że ja takimi obcinaczami, obcinaczem do paznokci, obetnę tą obwódkę delikatnie, tą obwódkę tego nasionka, ułatwiając w ten sposób. Kiełkowanie i tak zrobiłam. Obcięłam obcinaczem do paznokci trochę tej obwódki zewnętrznej, po czym owinęłam ręcznikiem kuchennym, namoczonym, włożyłam do worka i tak zostawiłam po jakimś czasie bardzo szybko, tydzień, dwa, ono zaczęło kiełkować. Po tym jak zaczęło kiełkować, przełożyłam tą lufę do doniczki i w chwili obecnej, czyli 21 marca, chyba tak mówiłam, to był czas, kiedy ja włożyłam to. Kiełkujące nasionko do podłoża, czyli całe dwa miesiące, i tak wygląda moja lufa. Ona trafi do foliaka, kiedy pogoda na pewno się poprawi, kiedy temperatury polecą w górę, bo lufa jest bardzo czuła na spadki temperatury, czyli myślę, że nawet pod koniec maja, początek czerwca ona trafi do. Foliaka i dlaczego ja postanowiłam ją wysiać? Bo ja lubię takie eksperymenty. Jak ktoś tutaj jest ze mną dłużej na moim kanale, to wie, że ja lubię ekspery przeprowadzać eksperymenty z różnymi roślinami, lubię testować. Tak samo więcej też chyba rzeczy, Pokazuję nawet na Instagramie tak na co dzień, w chwili kiedy to robię, jakieś tam produkcja sadzonek czy właśnie wysiewy różnych dziwnych rzeczy. E, dlaczego? Bo, e, bo dlaczego nie? To raz. A poza tym widziałam, właśnie w sprzedaży e, dostępne są takie myjki do ciała z lufy i one dość są drogie. E, a ja lubię wszystko, co naturalne, dlatego pomyślałam, dlaczego nie? Ja sobie taką lufę wyhoduję, zobaczę, jak sprawdzą się takie gąbki. Wiem, że niektórzy używają tych gąbek do mycia naczyń nawet. Także ciekawy eksperyment. Te owoce lufy wyglądają podobnie do cukinii i one są jadalne i możemy je smażyć, możemy je przyrządzać podobnie do cukinii, ale ważne jest wtedy, żeby je zrywać zanim one nie osiągną takich większych rozmiarów. Podobnie w przypadku cukinii, Ja wiem, że niektórzy pokazują takie wielkie cukinie, ale najlepszy smak cukinii jest kiedy one są dość takich małych rozmiarów, te spore to już tracą, tracą smak. Um, I e, jeżeli chcemy spożyć lufę, to tak, tylko musimy pilnować, żeby nie zrobiła się nam za duża, bo wtedy jeżeli ona robi się duża, to wtedy robi się bardziej gąbczasta e, gąbczak walcowaty. E, ja tutaj będę czekać, czekać, aż ta lufa naprawdę będzie dość spory rozmiarów. Nawet jeśli cała roślina, Zrobi się martwa, sucha już pod koniec sezonu. Nadal te owoce lufy pozostawiamy, z tego, co, z tego co czytałam, dopóki nie zrobią się takie czarne z zewnątrz i później takie zasuszone o, może w ten sposób, zasuszone i wtedy ta nasza gąbka w środku powinna być gotowa do użycia. Także chciałam się tutaj z wami podzielić tym moim eksperymentem. Obecnie jest właśnie w, w, w takim, w, na takim etapie. Dalsze, dalsze aktualizacje dotyczące lufy na pewno będę tutaj pokazywać. Jestem bardzo ciekawa, czy komuś z Was udało się wyhodować takie, takie gąbki, takie naturalne ekogąbki? Czy ktoś miał podejście właśnie do uprawy lufy, tego gąbczaka walcowatego? Jeśli tak, to koniecznie dajcie mi znać. Piszcie na co powinno zwrócić uwagę wtedy, co Wam się sprawdziło, co nie. Ja się póki co z Wami żegnam, dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam na wiele innych odcinków związanych z ogrodami, z roślinnością. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się pa!